The Legend of Spyro Dawn of the Dragon jest świat, który nazywa się Floating Island i jest łudząco podobny do Dreamweavers. We wcześniejszych wersjach gry Dreamweavers delikatnie się różniło od finalnej wersji. Przede wszystkim wodospad nie był animowany, czyli nie było animacji wody. I gdzieniegdzie było więcej klejnotów niż w finalnej wersji. Dodatkowo niektórzy wrogowie nie wydawali z siebie odgłosów, jak ich się atakowało. Wisienką na torcie jest to, że pierwotnie leciała tu muzyka ze Stonehill. Dobra, wracam z powrotem tutaj na wizję, do anteny. Na antenę, jakkolwiek to brzmi. I słuchajcie, lecimy dalej z koksem. Dojeżdżamy tutaj tych frajerów. Nikt tutaj mi nie będzie podskakiwał z was leszcze. No i co, no, zrobimy dzisiaj sobie jeszcze ten świat. I być może, kurde, dzisiaj już grę skończymy, bo już naprawdę wtedy zostanie nam tylko jeden świat i... The end! Całe Spyro 1 ponownie będzie zaliczone na moim kanale. Tym razem... z lepszym komentarzem i z lepszym w zasadzie wszystkim. No co ja tu mogę więcej powiedzieć? Ja jestem na przykład mega zadowolony z tego, jak jest ta seria poprowadzona. A skąd wiem, że będzie to dobry let's play? Chociażby z tego, co przygotowałem w zanadrzu. No i teraz sobie będziemy szli do dołem, tak, górą. Nad poziomem Lofty Castle. I tu żyćko mamy. 39. Może jeszcze jedno będzie, wtedy to będzie 40 i będzie w cacy. Nie! Dobra, może tutaj najpierw pójdźmy, co? Tak myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Zikomo! Hello, Spyro. Nicely done. I'll be done when I've toasted that nasty nork. Tak, chcemy dopaść nastiego norka, ponieważ jesteśmy coraz bliżej jego. Tego nie pociśniemy niestety, bo on jest za duży. Trzeba będzie go zmniejszyć troszeczkę. Haunted Towers, to jest poziom, którego też fajnie byłoby ogarnąć. O, tam jest życie, widzicie? Miałbym 40 żyć teraz, miałbym 40 żyć! Chodź tu, gnojku, teraz zapłacisz za swoje czyny. Mazi! The fools you see in this world are invincible, but that does not mean they shouldn't be attacked. Sounds all right to me. Ej, bardzo mi się podoba głos tego smoka, naprawdę, bardzo taki fajny, przyjemny w odsłuchu, muszę przyznać. Dark Passage, to będą właśnie pierwsze dwa poziomy, które dzisiaj ogarniemy sobie. Dark Passage oraz... Haunted Towers. A Lofty Castle zostawimy sobie na sam koniec. W sensie potem zrobimy poziom lotniczy, Lofty Castle i bossa. Dlaczego tak? Ponieważ to są dwa moje ulubione ostatnie poziomy, czyli Lofty Castle i boss. Mam zajebisty soundtrack, którego wolę... najlepsze na koniec sobie wolę zostawić, a najgorsze na początek zarobić. Umówmy się tak, ok? Śmiesznie. Hmm.
No i tak to właśnie miało wyglądać od początku. A nie wyglądało tak, jak powinno. Więc no, wiecie, o co chodzi. Dobra, 300 na 300 mamy tutaj ogarnięte, więc dobra, zacznijmy od Ice Flight. Tu macie na dole, jak ten poziom się w Japonii nazywa, o ile ma jakąś nazwę. I lecimy, od razu od tego poziomu zaczynamy. Z tym poziomem pamiętam, że miałem delikatne problemy. A to nawet nie delikatne, tylko bardzo spore problemy. Nie potrafiłem go nigdy ogarnąć za pierwszym razem. Nie zdziwię się, jeżeli tak samo będzie teraz. Haha, właśnie, widzicie? Powiedziałem, że się nie zdziwię, jak tak będzie teraz. No i co? I co się okazało? No, dobra, to nawet w miarę żeśmy fajnie ogarnęli ten system. Oczywiście standardowo wagoniki z dwoma beczkami trzeba będzie też tu ogarnąć. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jesteśmy w stanie to ogarnąć. Przy okazji tutaj trzepniemy tych małych gnojków latających. No ale tu już mamy wszystko ogarnięte. Teraz tylko ci zostali. Na tych swoich hugokopterach śmiesznych. Yeah! Za drugim razem! Ale się udało! To najważniejsze. No, nie chcę, kurde, powtarzać. No to dwa poziomy już mamy zrobione na 100%. No, mamy główny świat i poziom lotniczy. Teraz zostaje nam Dark Passage, Haunted Tower, Lofty Castle oraz Boss. Ja myślę, że chyba od Haunted Towers zaczniemy, wiecie? Dark Passage będzie następne. No, Haunted Towers bardzo też lubię jako poziom. Plus... zawsze chyba od Dark Passage zaczynałem, jak dobrze pamiętam. O! Patrzcie, jak fajnie. Już 40 życie mamy, widzicie? No to za 41 będzie. Tak przynajmniej mi się wydaje. Powinno być tak. Więc dobra, Haunted Towers, let's go! To na dole będzie japońska nazwa. Nie mogę się doczekać tego poziomu, szczerze powiem. W prototypie pierwotnie leciała tu muzyka z Alpine Ridge. Ponadto pierwotnie ten poziom wyglądał biednie. Nie tylko w tekstury, ale i w kolorystykę i inne tego typu rzeczy. Ha! Mój ulubiony poziom, pamiętam za dobrze ten poziom. Za dzieciaka nie sprawiał mi on co prawda jakiegoś problemu. Ale za co pamiętam ten poziom, to za soundtrack. Za sam w sobie pomysł na poziom. Oraz za jeszcze inną rzecz pamiętam. Ale to jest bardziej z Reignited Trilogy. A mianowicie za cytat polskiego gamera 17 pamiętam bardzo dobrze ten poziom, który stwierdził, że obleje się Coca-Colą i będzie bardzo klejący, no nie? I pamiętam, że jak ja to usłyszałem pierwszy raz w tym Reignited Trilogy, to myślałem przez chwilę, że ja się przesłyszałem, ale niestety się nie przesłyszałem. Pozdrawiam cię, polski gamerze 17, jeżeli to oczywiście oglądasz. Nie powiem, że mnie wtedy wywaliłeś z kapci, jeżeli chodzi o ten cytat. Naprawdę mnie wyjebałeś z kapci, że aż nie wiedziałem, co ja mam powiedzieć normalnie. Zaniemówiłem wtedy wręcz. Powiedziałem takie, nie, on tego nie powiedział, on tego nie zrobił. Ale nie, potem jak se przesłuchałem, to doszedłem do wniosku, że nie, on to zrobił. On faktycznie to powiedział. On to powiedział. On to powiedział. Ale nie no, z tym poziomem nie miałem jakichś złych wspomnień. Może jeszcze tą skrzynkę uda mi się zniszczyć, to by było super.
Ja bym tak z płomienia pocisnął tę skrzynkę. Spróbujmy tak wbiec w nią i ją tak z płomienia pocisnąć. Wiecie, rasa porządnie. Dawaj, całuj mnie. Całuj mnie od nowa. Jaka jest w ogóle pogoda u was za oknem? Bo u mnie naprawdę dzisiaj to jest ładna, nie? 15 sierpnia. Dzisiaj to powiem wam szczerze, że kurde nieźle dali w czadu z tą pogodą. No, tego nie planowałem, ale... ale mnie zachęciła teraz ta zbroja, żebym ją tak skasował. Więc dajcie mi sekundkę raz jeszcze. No. Tam, gdzie twoje miejsce. Kosoko! Hey Spyro, all dragons know there's magic in a fairy's kiss. See what it can do to your power of flame. Dobra. Super, świetnie. O, i kolejne żyćko. Fajnie, fajnie. Tam też mamy życie. Tutaj w... nie Lofty Castle, tylko w Dreamweavers też jest dużo poziomów, gdzie w zasadzie życia są dosłownie tak bardzo blisko siebie poukrywane. Więc nie zdziwcie się, jeżeli faktycznie my na koniec let's playa będziemy mieli te 50 może żyć. No taki to jest mój cel, nie? Mieć 50 żyć. Oczywiście takie 90 coś to bardzo łatwo jest zdobyć w Spyro Reignited Trilogy, w Spyro the Dragon, czyli w remake'u Spyro 1, to wtedy to bardzo łatwo jest zdobyć 99 żyć, no bo wiadomo, że tutaj mamy jeszcze przy okazji ten inny system żyć, mianowicie ten system ze Spyro 2, gdzie jak 10 razy tam będziesz atakował pasywne zwierzątka, to za 10 wyleci ci ten kolorowy motylek, który da ci oczywiście serce, tak, ikonkę życia. Tak więc no niestety, nie mamy tutaj takich przywilei w oryginalnym Spyro 1. Ale ja wam powiem, że ja nawet nie żałuję, że nie ma tych przywilei, bo remake'i w pewnym sensie trochę nas też przyzwyczajają do takich trochę... do takiej wygody trochę nas przyzwyczajają. A tego challenge'u trochę też brakowało, prawdę mówiąc, w remake'u. Całuj. O, smoczek. I żyćko. I mój piesek szczeka przy okazji, jak go słyszycie. Piesku, nie szczekaj. Nie tędy droga. Teraz będziemy mogli skasować tych ziomków tutaj. Tak też zrobimy. A, dobra, jest jedna rzecz, która mi faktycznie sprawiała problem za dzieciaka. I to jest właśnie ta sekcja, gdzie zawsze, ale to zawsze nie potrafiłem zsynchronizować w ten sposób, żeby nie oberwać przy okazji. Dawaj, 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 całuj, całuj. Zrób to. Mamy to, super. Teraz możemy zbierać klejnociki. Tu już nic takiego nie pozostanie. Ty nawet nie masz kogo wyczarować, więc tam utkaj łeb. No i tutaj ta sekcja jest ogarnięta. W ogóle swoją drogą bardzo ładnie to przedmieście wygląda. Taki mini ryneczek, można by powiedzieć. Super to naprawdę się prezentuje graficznie, jak na czasy playaka jedynki. Dobra, tu był smok. Dawaj mi pogawędkę. Lutalo! Hold your horns! Here comes Spyro! Patience, little one. You'll soon have the opportunity to battle the one who matters most. Nasty Nork. Ja jestem wielki Spyro! Ja tu pocisnę Nastiego Norka! Jestem bohaterem! Dokładnie, Spyro, jesteś bohaterem, na którego nie zasługujemy, a dostaliśmy. Dobra, lecimy z koksem. Teraz musimy się rozpędzić.
Nie bez powodu tutaj, żem otwierał te wszystkie wrota. Bo tu trzeba się teraz tak rozpędzić i zium! Dokładnie. Tu jest jeszcze ścieżka, którą musimy pokonać. I smoka mamy przy okazji. O, tutaj schowanego. Hopano! You've become a master of the supercharge. Great work. Okej. Fajnie, fajnie, gościu. Teraz też będzie sekcja, z którą się męczyłem za dzieciaka, ale uwierzcie mi, tylko przez chwilę się z nią męczyłem, bo tu jest czarodziej u góry, który będzie czarował. I został pociśnięty. Teraz będziemy mogli jechać z nimi wszystkimi równo. I co jest najlepsze, teraz dostaliśmy taki nieskończony pocałunek, bo ten pocałunek już teraz nie zniknie. A więc Spyro ma teraz nieskończoną moc. Przynajmniej na ten poziom, bo tylko na ten poziom ona działa. I tylko na tą końcówkę. I to jest zaprogramowane i to nigdy wam nie przestanie działać. Choćbyście chcieli się zesrać, a wiecie dlaczego? Ja wam powiem dlaczego, ponieważ tutaj jest jeszcze skrzynka, którą trzeba zniszczyć. Więc właśnie. Więc jak sobie wyobrażacie, jakby to miało być czasowe? No powiedzcie mi, jak wy sobie to wyobrażacie, bo ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. I zrobiony poziom na 100%. Czego chcieć więcej? Mamy to! Teraz pozostają nam tylko już dwa poziomy i boss. Naprawdę, szybko to idzie. No zwłaszcza w Spyro 1, bo Spyro 1 no nie jest długą grą, no nie? I 43 życie jest nasze. Dark Passage. Następny poziom. Tu na dole japońska nazwa. I niech się poziom zacznie. Z jakiegoś powodu, kiedy uratujemy smoka o imieniu Bakari, to zamiast muzyki w tle z tego poziomu, to leci muzyka z Lofty Castle. We wcześniejszych wersjach gry, zamiast muzyki z tego poziomu, to leciała muzyka ze świata pierwszego Artisans. Ten poziom ma największą ilość wrogów w grze. Tak szczerze wam powiem, że ten soundtrack bardzo ma taki vibe teraz Spyro 2. Chociaż w Spyro 2 bym powiedział, że ten soundtrack, jakby ten soundtrack wystąpił w Spyro 2, to bym powiedział, że ma taki bardziej vibe Spyro 1. Ale to już taki szczegół. Więc tak, za dzieciaka bardzo mnie denerwowały ten żółw i ten pies. Bardzo ciężcy wrogowie do ogarnięcia. Ale sam w sobie poziom bardzo lubię. Wiecie za co? Za soundtrack oraz... Trzeba było włączyć wygładzanie grafiki. Za soundtrack i za sam pomysł na poziom. Uważam, że jest elegancko. Kasia. The enemies here can be quite frightening, but you should watch the fools. I'd rather flame the fools. Now you're thinking. Śmiesznie on powiedział, powiem wam szczerze. Takim kurde głosem, jakby miał zaraz beknąć, nie? No, ale ci gnorkowie, jak widzicie, czarują te zwierzęta, niestety. Przez co te zwierzęta potem stają się naprawdę wielkimi demonami, co można było po tym psie zobaczyć, jak on strasznie wyglądał. Nie wspominając już o tym żółwiu, który wyglądał jakby był, kurde, no nie wiem, jakiś naćpany co najmniej. No, a dodatkowo jeszcze dodatkowym przeciwnikiem tu będą diabły, które strzelają w nas. Trochę przykro jest atakować te pieski, no ale z drugiej strony te psy to są demony wcielone. Azizi! Thank you for releasing me. Azizi Kebab!
Co? Kurwa! Ale mnie dojechał śmieć. Na szczęście mam 42 życia, więc tyle dobrze. I dojedziemy teraz, kurde, to towarzystwo. O! I nadrobiłem życie przy okazji. A, 44, tak więc super. Co masz mądrego do powiedzenia, panie Bakari? You know, I think you just might be the dragon to defeat Nasty Nork. That's me, alright. A, co powiedział, że jesteśmy gotowi na skopanie dupę Nastiemu Norkowi. Znaczy, okej, okay, spoko. Fajnie. Fajnie, że wierzysz we mnie, ale... Czy na pewno jesteśmy gotowi, to ja bym polemizował? Spyro na bank nie jest gotowy, niestety, nie oszukujmy się. Ta, musimy tu podlecieć, widzicie? Trzeba było tutaj zlecieć. Won ode mnie. Musimy poszukać teraz jakiegoś pasywnego zwierzątka, które tutaj będzie sobie chodziło. Wtedy jak poszukamy tego pasywnego zwierzątka, no to sobie wyleczymy Sparksa. W ogóle kiedyś Pixel dziwnie tak się trochę do Sparksa zwracał, bo on mówił Sparks po prostu tak. W sensie nie odmieniając, bo pamiętam, że kiedyś z Mattim miałem taką dyskusję właśnie, taką debatę odnośnie Sparksa. Czy Sparks to jest on czy ona? No i koniec końców ja upierałem się przy swoim, że to jest on, a on uważał, że to jest ona. No i po latach po prostu później Mati mi przyznał chyba rację z tego, co pamiętam. O ile dobrze pamiętam, bo chyba taka dyskusja miała miejsce. Raczej wątpię, że ona mi się przyśniła, bo pamiętam, że mieliśmy o to mocną debatę w roku 2015, kiedy żeśmy się poznawali. Zresztą kuźwa, co ja tu mogę wam powiedzieć? My żeśmy, jak żeśmy poznawali się, to naprawdę o czasami sporne, znaczy sporne, może strasznie głupie rzeczy mieliśmy debaty. Na przykład, czy słowo cholera to jest wulgaryzm. I pamiętam, że mieliśmy naprawdę, o Jezus Maria, jaką my żeśmy potrafili mieć wojnę z tego tytułu, że nie, cholera jasno to nie jest przekleństwo, coś ci się przewidziało, coś ci się przesłyszało, nie? Oj, uwierzcie mi, że naprawdę to były mocne debaty z naszej strony. I teraz chyba nie ma aż takich tematów, w których my jakkolwiek... Nie, czy nie, no w sumie coś by się na pewno znalazło, ale... Wiecie jak to jest, no. Starość, nie radość. Ale pozdrawiam Mattiego tutaj z tego miejsca. Mojego brata serdecznego pozdrawiam. Aparat! Na zęby. Thanks, Spyro. I'd love to help you catch Nasty, but I'd really hate being trapped in Crystal again. Don't worry, the only one who's gonna be trapped is him. 68. A no spokojnie, już nam praktycznie bardzo, bardzo mało zostało. Kurwa, no co jest? No... Ale w beznadziejny sposób te życie straciłem, nie? Obasi. Thank you for releasing me. A, miałeś bardzo dużo do powiedzenia, panie Obasi.
Normalnie urzekł mnie ten twój komentarz. Normalnie nawet nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Tak mi żeś mordę zamknął, nie? Tego nie planowałem robić. Muszę zejść tutaj. A, czy będzie 100%? Nie będzie 100%, bo gdzieś żeśmy dwójkę zgubili. Gdzie jest ta dwójka? Ja domyślam się chyba, gdzie jest ta dwójka, tak szczerze. No, widzicie? Tu się skitrała ta dwójka. Wszystko! 84%, co kurwa? Aż tyle żeśmy wbili? 84? Co jest grane? Ja pierdzielę, ty. Teraz to będziemy nadrabiać życie, nie? To jedno, chociaż do 43 musimy dobić i potem w Lofty Castle se nadrobimy. Bo to już była tragedia, kurwa, w tak durny sposób stracić życie, to nie wiem, co trzeba mieć w głowie, chyba niewiele. A jakbyśmy tutaj dostali statuetkę życia, to już po prostu byłbym wygrany. To wtedy bym tylko jedno życie musiał nadrabiać. Ale oczywiście gra nie będzie dla mnie łaskawa, no bo po co być? Skoro raz mi dała, albo parę razy mi dała, no to już starczy. To już kurwa za dużo razy dostał. Już się rozbestwił. Już się przyzwyczaił do wygody, nie? O, widzicie? Jeden chociaż dobry dał życie. Jeden dobry! Jeden dobry dał życie! Teraz poczekajcie sekundkę. Muszę jedną rzecz zrobić. Niestety, nie mogę tej jednej rzeczy zrobić. Dobra, moi drodzy. Lofty Castle. Let's go. Mój ulubiony poziom. Najukochańszy poziom. Na dole japońska nazwa. Wsłuchajcie się w ten soundtrack. Daję wam chwilę ciszy. Muzyka z tego poziomu jest zremiksowaną wersją innego utworu Stewarta Copelanda zatytułowanego Bill is Dead, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej z filmu The Paul Bearer z 1996 roku. We wcześniejszych wersjach gry w tym poziomie zamiast obecnego soundtracku leci muzyka z Dark Hollow. Dobra, już mogę się odezwać. Chciałem, żebyście chwilę sobie tego przesłuchali. W mojej opinii najlepszy soundtrack z całego Dreamweavers i z całego Spyro 1. Nie licząc Żaka, który również ma bardzo dobry soundtrack. Jeżeli chodzi o ten poziom, ten soundtrack byłby jeszcze lepszy, ale niestety gramy w wersję PSN-ową na PlayStation 3. A wszyscy wiemy, że to nie jest wersja europejska i przez to, że mamy europejski PSN, a wersję amerykańską Spyro 1, 2 i 3, to niestety soundtracki tutaj bardzo mają problem z framerate'em i są bardzo zlagowane. A teraz mini ciekawostka. To jest jedyny poziom w grze, gdzie debiutuje coś takiego.
ta taka urna z czerwonym klejnotem. Bo jak widzicie, dopiero te urny pojawiają się od zielonego klejnota wzwyż. Od zielonego klejnotu wzwyż. A w tym poziomie to jest jedyny poziom, gdzie się pojawiają od czerwonego. Nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Ale warto takie nawet pierdoły poruszyć. I oczywiście ten poziom jest bardzo ładny graficznie, soundtrackowo, jak i to cudo jest piękne. Ten mini wodospad, ta mini rzeczka. Po prostu no, poziom jest epicko ogarnięty, a soundtrack zremake'owany w Spyro Reignited Trilogy jest po prostu... Jest tak zajebisty! Mudada. Fairies are always on your side, Spyro. No, jeszcze 10 smoków i mamy wszystkie smoki uratowane. Już wtedy nic nam nie pozostanie, jak tylko zakończenie gry. I jest to strasznie, jest to bardzo prawdopodobne, że to się dzisiaj stanie. A wczoraj zaczęliśmy tę grę, czyli 14 sierpnia, a dzisiaj 15 kończymy. I pewnie się zapytacie, dlaczego ja ciągle tak o tych datach w ogóle wspominam. Rzadko kiedy jakikolwiek zagrajmer wspomina o tym, kiedy coś nagrywa. Ewentualnie wspomina, że na przykład jest u niego dzień tygodnia taki, siaki i owaki. Ja lubię o tym wspominać, dlatego że niektórzy... No, też pamiętam, że kiedyś byli ciekawi tego, jak ja nagrywam te let's play'e. Kiedy nagrywam te let's play'e. Więc mówiąc datę, że nagrywam to teraz w połowę sierpnia, no to daję tutaj niektórym pewną wskazówkę, bo nie wiem, kiedy w sumie zadebiutuje ten let's play. Znaczy, na pewno w sierpniu i na pewno nie na końcówkę sierpnia. Ale nie wiem, czy on pojawi się w zasadzie pierwszy odcinek już jutro, czy może pojutrze dopiero. Tego nie wiem. Może od czwartku zaczniemy. Thank you for releasing me. No, lepiej powiedzieć to niż chyba nic. Dobra, nieważne. No właśnie, tak. No nie przemyślałem trochę tego, bo myślałem, że doskoczę, ale... No niestety, myśleć to ja mogę sobie na wiele tematów, a koniec końców wychodzi jak zwykle, bo niestety tak, w taki sposób nie doskoczę. Tylko właśnie w taki, jaki przed chwilą gra mi tutaj zasugerowała, żebym zrobił. No to tak, to wtedy wiadomo, że doskoczę, nie? Ale trochę szkoda, że... Tak szybko kończymy ten let's play, no ale z drugiej strony ja też... No nie oszukujmy się. Spyro 1 nigdy nie był długą grą. Nigdy nie był jakąś super rozwiniętą i długą grą. Znaczy, rozwinięty był, ale nigdy nie był najdłuższą grą, nie? Zawsze ten tytuł dostawał Spyro 3, nie? I to tak momentami aż do pożygania. I żeby nie było, lubię Spyro 3 bardzo, nie? To... Kiedyś miałem trochę sceptyczne podejście do Spyro 3. Uważałem, że może nie, że to jest jedna z najgorszych gier, ale po prostu średniak taki mocny. Teraz bardzo lubię na przestrzeni lat Spyro 3, bo Spyro 3 bardzo dużo zmienił w trylogii Spyro. Dużo fajnych rzeczy pododawał. Ale no, nie odejmie się tej grze tego tytułu, że jest jedną z najdłuższych gier. No i Spyro 3 był swego czasu bardzo kontrowersyjną grą. Tak, wiem, że to bardzo śmiesznie brzmi, że gra o smoku może być kontrowersyjna, ale była kiedyś taka afera związana ze Spyro 3, jak ktoś chciał się przechytrzyć i zagrać na nielegalnej kopii, no to pojawił się tak zwany jumpscare w postaci Zoe, która informowała gracza w pewnym momencie, że gra w nielegalną grę, no i później gra robiła bardzo niefajne ruchy, jak na przykład znikające klejnoty. Nie pojawiające się w ogóle klejnoty, brak możliwości zrobienia 100%, pojawienie się na arenie z czarodziejką, która kasowała ci save'a. Co, nie słyszeliście o tym? To była o tym bardzo głośna afera kiedyś. Do takiego stopnia, że już później nie wiem, czy zostało... Nie, to chyba zostało wzniesione później, ta blokada antypiracka. Niestety wiele gier tak miało na Playaka 1. I nie, nawet nie trzeba daleko szukać. Dalmatyńczyki mają ten sam problem na przykład. 102 Dalmatyńczyki. Mianowicie, znaczy... To jest i problem, i nie problem, bo tam nie dostajesz jakby informacji, że grasz w nielegalną kopię.
ale znalezienie działających dalmatyńczyków z niezapętlającym się levelem numer 2 jest bardzo graniczące z cudem. W sensie jest to oczywiście jak najbardziej wykonalne, ale niestety dziwne dalmatyńczyki mają zabezpieczenia, muszę przyznać. Ale tak, wiele gier na Playaka 1 miało ten problem właśnie z zabezpieczeniami antypirackimi. I to naprawdę, uwierzcie mi, że potrafiło wywoływać traumę, no nie? Jeżeli chodzi o te blokady, jakkolwiek to nie brzmi. Wiem, że to bardzo głupio brzmi. Useni! Ah, Spyro, thanks. Supercharge will get you to new places here in Lofty Castle 2. See where it takes you. A, on tu nam wspomniał o Supercharge. Że dzięki Supercharge będziemy mogli dostawać się do miejsc, które... O, wiecie o co chodzi. No, nie muszę się chyba powtarzać, bo... Supercharge jest nam chyba już za dobrze znany. Dobra, tu była skrzynia, nie? Nie, tu nie było. Tu była ta skrzynia? Gdzie ona kurwa była? A, tam była, dobra, Jezu. Aj, debil. W sensie nie ja. Ja siebie nigdy nie obrażam w let's playach. Kiedyś to robiłem. Bo byłem cymbałem. Ale teraz tak nie robię, bo nie ma to po prostu najmniejszego sensu. No, co mi da to, że... Bez komentarza. Co jest, kurwa? No czemu nie mogę tu doskoczyć? Ej, to już jest naprawdę dziwne. Normalnie tu mogłem doskoczyć. Co się dzieje w ogóle? Jak zacząłem mówić o tych antypirackich zabezpieczeniach, że może teraz moja kopia Spyro 1 cyfrowa zaczęła odpierdzielać manianę. Spyro, zejdź kurwa na ziemię, mówię do ciebie. Przecież muszę się tam jakoś dostać, no kurwa, no nie pierdolcie mi. Że ja się nie dostanę. No co jest zgrane? No teraz się udało nagle. Czemu się wtedy nie chciało udać? Czemu 3 życia straciłem w taki durny sposób? Tego nie wiadomo. Ale wiem tylko tyle, że niestety koniec tego wspaniałego poziomu, a szkoda. Bawiłem się naprawdę bardzo fajnie. Ale niestety trzeba teraz iść bossowi skopać dupę. I zostaje nam tylko 6 świat i koniec gry. W zasadzie to 6 świat i dosłownie koniec. Już bo tylko 4000 klejnotów nam brakuje. Dara, Żak, idziemy po ciebie. Teraz tutaj też się wyciszę, bo świetny soundtrack tutaj też będzie przygrywał. 10 tysięcy, ja pierdzielę. Muzyka z tego poziomu znajduje się na albumie Stewarda Copelanda z 2007 roku, który nazywa się Stewart Copeland Anthology. Dobra, można już się odciszyć. A więc chciałem, żebyście sobie trochę przesłuchali tego świetnego soundtracku z wersji oryginalnej, of course. Jest on po prostu nieziemski.
Ogólnie poziom graficznie bardzo ładnie się prezentuje. Soundtrackowo jak najbardziej. Czego chcieć więcej? Bardzo nostalgiczny dla mnie poziom. No niestety, miałbym o wiele więcej tych żyć, ale no... Stało się, co się stało. Kiedyś tego w ogóle nie potrafiłem ogarnąć, jak dostać się do tego kluczyka. W ogóle bardzo sprytnie schowany jest ten kluczyk, to muszę też przyznać. No kurde, no! Ej, wiem, że się Gespatio coś takiego zdarzyło, ale no kurde, no serio. Ej, jak Gespatio się to wydarzyło, to było to całkiem śmieszne, a u mnie to nie było śmieszne. Pozdrawiam Gespatio. Ej, ale kluczyk się chyba zapisał, że go zdobyłem, nie? Tak, on się zapisał. Jeszcze niech się statuetka z życiem pojawi, to w ogóle będzie cacy. Już myślałem, że się coś zbugowało i byłoby strasznie, gdyby się zbugowało, bo to nie byłoby fajne. No tak możemy dolecieć w sumie. Ale możecie, jak chcecie, podzielić się również waszymi wspomnieniami z bossa o nazwie Jacques. Bo ja na przykład jestem niezmiernie ciekaw waszych wspomnień z tego bossa. Tego musimy pocisnąć. O, dokładnie tak. Teraz lecimy do pierwszego smoka, bo tutaj mamy dwóch smoków. To jest w ogóle jedyny boss, gdzie mamy dwóch smoków zamieszanych. Ratujemy Unika. Thank you for releasing me. A, dużo miałeś do powiedzenia, bardzo stary. Oj, żyćko tam jest, dobra. Teraz jestem troszeczkę bardziej zbudowany. Zbudowany, co? Podbudowany. Ciekawe, z czego byłbym zbudowany. Dobre pytanie. Myślałem, że kurde Spyro spadnie, jak on by spadł. Ojej, ale to byłby rage nie z tej ziemi, nie? Nie, wracamy. Dokładnie, bo tutaj mamy klejnoty do ogarnięcia. Halo, tu musimy klejnoty ogarnąć. To swoje. Kurwa, no! Tak, kontynuujemy właściwą część poziomu. Bo tu już boss będzie. Jak zobaczycie w ogóle tego bossa, to po prostu z beki nie wyrobicie, nie? Revilo.
Any advice before this battle? Advice? A wise dragon once told me, aim high in life, but watch out for flying boxes. Tak, on tu wspomniał o niejakich skrzynkach, aczkolwiek Jacques to jest właśnie ten tutaj przeciwnik. On będzie rzucał skrzynkami. I ogólnie on jest parodią... Ojejku, nie wiem, nie pamiętam jak on się nazywał. Nie wiem, czy on czasem też się Jacques za granicą nie nazywał. Dokładnie to w Wielkiej Brytanii była taka zabawka, która się chyba w podobny sposób nazywała. On ogólnie był tak skonstruowany, że jak było takie pudełeczko, to on z tego pudełeczka wyskakiwał. Jak zresztą można zobaczyć po tej charakterystycznej sprężynce. Tak, to był cały boss dla osób pytających się mnie. No i to jest właśnie to, czego ja nie lubię w tym Spyro, że Spyro z jakiegoś powodu nie dał mi możliwości skoku, tylko od razu się odpalił, żeby polecieć. Gdybym teraz nie wyrobił, to już bym na dole był, nie? I w ogóle sceneria jest przepicka tutaj, nie? Arena jest fajnie ogarnięta, tylko szkoda, że boss to nie jest boss, tylko taki wypierdek. Ale to już taki szczegół. No i sprawdzamy, czy mamy 100%. A 100% jak najbardziej mamy. Dokładnie to 90% już gry mamy za sobą. Tak więc w taki oto sposób Dreamweavers Świat numer 2 został ukończony w 100%. Jestem z tego zajebiście zadowolony. O, życie. Przygarniemy z chęcią, co nie? Można byłoby jeszcze tych tutaj pocisnąć, szmatławców. Dobra, mamy to ogarnięte, więc... Tu był Jacques, a teraz jest balonista. Amos the Balonist. Lecimy do Nasty World. Ostatni świat w grze, moi drodzy. Szósty i zarazem ostatni świat w grze. Chyba dzisiaj normalnie gierkę skończymy. Tak mi się wydaje. 17:30 jest. To jest dobry czas. Tutaj już troszeczkę pozbieramy. Chyba rozpoznajecie już tę muzykę. No myślę, że to nie była chyba jakaś tajemnica, że ta muzyka będzie drugi raz lecieć w grze. I tutaj no... będziemy... chyba normalnie wychodzić z poziomów. Nie pamiętam, czy właśnie w Nasty World czasem gra nie wymagała tego, żeby wychodzić normalnie exitem. Nie mam pewności stuprocentowej, ale wiem, że trzeba pogadać ze smokiem. Delbin! O! Hey, didn't I already free you? You're in Nasty's world now, Spyro, and you are the dragon who must defeat him. Bring him on! I'm ready! Reach the exit in each of Nasty's lands. Then you can challenge the Nork himself. Ciekaw jestem w ogóle, gdzie ten Nasty World się znajduje, bo... no zobaczcie, jesteśmy gdzieś na jakimś oceanie, nie? Save game. Spoko, spoko. Zapisujemy. Tak więc tak, Delbina już wcześniej ratowaliśmy, ale no został ponownie schwytany przez Nastiego. Życie! Co tu mogę więcej powiedzieć? Po prostu życie!